Przed wami szyderczy skrót pełnometrażowego kału ulepionego na podstawie typowego Instagrama idiotów, których nienawidzicie. A teraz weźmiemy ślub z pustakiem. No, God, please, no! Gdzieś na zajechanym VHS-ie tleniony grzyb w sukni ślubnej gapi się na zachód słońca, a później prosto w kamerę ciesząc ryja do nikogo. Chyba dostała udaru. Po czym zjawia się jej ukochany Massimo Tutti, któremu telepatycznie przekazuje, że nie ma na sobie gaci. Tysia ma! Więc przepycha ją jak zatkany sracz, gdy zjawia się Olga, wyganiając włoskiego kanalarza i rugając go za brak szacunku dla polskiej tradycji. Ale brak szacunku dla inteligencji widza? Proszę bardzo! A później okazuje się, że Laura nadal mu nie powiedziała, że była z nim w ciąży, bo w zamachu na końcu pierwszego kasztana jej nic się nie stało, ale zginęło ich dziecko. To był jeden z tych zamachów wybiórczych. A gdyby Kutasimo się o tym dowiedział, z jego kaszubskim temperamentem wybuchłaby wojna, więc musiała podjąć najtrudniejszą decyzję życia. Oczywiście poza decyzją wystąpienia w tym ścierwie, na co Olga stwierdza, że Larwa jest najsilniejszą kobietą, jaką zna. O, to super, bo trzeba przekopać hektar pola. Byłaby za szpadeliza. Po czym nadchodzi ten dzień i Lafirinda zostaje doprowadzona przed ołtarz, a wśród gości są takie świetności jak ktoś, kto prawie umie pisać i tak jakby reżyser. Musieli zaliczyć dziesiątki castingów, żeby się tu dostać. A po uroczystym zaobrączkowaniu para młoda leci swoim Lambo oczywiście prosto do sypialni, bo na wesele ich nie zaprosili. Gdzie Sado Massimo twardo daje larwie tylko jedną godzinę, po której zrobi z nią co zechce, ale przedmiot pyskuje, że to ona zrobi z nim co zechce. Po czym każe mu usiąść i związuje mu ręce na marynarski węzeł, kusząc go rozgotowanym pierogiem i doprowadzając do wrzenia siusiora. Nic tak nie podnieca jak rozjechany jeż. A gdy mówi mu, że mają teraz zerżnąć jak prosie, rodzi się w nim bestia. Halo, zo? Chyba zwierzęta wam posłuchają. Tymczasem szmat ławica numer 2 jest obrażona na Domenico, bo wolał wczoraj towarzystwo mafijnych kumpli, więc ten posypuje ją płatkami róży i już nie jest zła. Uff, mało brakowało, żeby to miało jakieś znaczenie. A nad ranem państwo młode idą pograć w golfa, gdzie lerwiszcze rozkracza stację i Kutasimo zlizuje aż po matkę, delikatnie ładując kulę do jej dziury. Ach, a mógł tak z całej siły za po teledysku z wakacji, które Netflix zasponsorował ekipie, Futasimo każe Dominikowi wracać do pracy, a dziewczyny wysyła na wycieczkę, ale lerwisko twardo się stawia, że nie jest jakimś meblem, żeby ją przestawiać. Właśnie, jest dziurą do zapychania, trochę szacunku. Po czym zwierza się szmatławicy numer 2, że może jednak jest wobec niego zbyt wredna i postanawia mu to jakoś wynagrodzić. Ale nawet nie próbujcie zgadywać, w jaki spada mu dupy. Zajeżdżając swoim pożyczonym Ferrari prosto do piwnicy, gdzie bez żadnego dialogu po raz kolejny oddaje mu swoje dziewictwo we wszystkich dwóch pozycjach i odsysają się od siebie dopiero kolejnego dnia, bo Futasimo musi wracać do spraw poza kadrem, więc larwa wsiada do Ferrari Bonzo ze swoją najlepszą kretynką i ruszają w drogę, robiąc obowiązkową oborę i drąc te plebejskie ryje. Mam nadzieję, że czeka na nich kolejny zamach. Po czym łażąc po plaży, wspominają, jak w dzieciństwie jeździły razem na wrotkach i żarły galaretkie. Pamiętasz moją mamę wystającą z oka z tym talerzykiem? No pewnie, przecież wszyscy z wami wtedy byliśmy, kretynko. Ustalając, że nieważne czy w Ferrari, czy w Lambo, ważne, że razem i się kochają. Ale gdy później świnie żrą prowiant, do obory włazi Massimo Futti, rozkazując larwie się zbierać. Ale to nie do świni. Tak, do świni nie. Więc cizia w okularach po starszym bracie twardo fafluni po angielsku, że nie może jej tak kontrolować, bo czuje się jak w więzieniu, nie mogąc nic robić, a potrzebuje w życiu wyzwań. To może pozbądź się tego wieśniackiego akcentu. Po czym znowu jopi się w słońce, dostając udaru, gdy przez zaszczany 15 minut weselnych przejść lezie do niej nowy ogrodnik, Nacho. Macie? Wiem, to trudne imię, pozwól, że ci je przeliteruję. Jesteś
tępą brochą, który przekonuje ją, że bycie próżną, gównowartą żoną, której nic nie pasuje, to bardzo trudne zadanie. No, dla widzów na pewno. A po flirtowaniu jak dwójka zamulonych robotów, żegnają się prawie jak ludzie. It was a pleasure, Laura from Poland. It was a pleasure, Nacho the Gardener. Mam nadzieję, że umrzecie. Po czym oczywiście nadchodzi Boże Narodzenie i oglądamy, jak grupa mafiozów oraz uprzywilejowanych pustaków z waginami cieszy się swoimi prezentami, na które nie zasłużyły. Tyle na nie nic nie robiły. A że larwiszcze nie chciało być traktowane protekcjonalnie i potrzebuje wyzwań, dostaje od Massimo własną firmę odzieżową i będzie musiała zaczynać od stanowiska dyrektorki jak każda zwykła dziewczyna. Wow! Na co odpowiada Fiuttimo, że facetowi, który ma wszystko, ciężko coś dać, szczególnie gdy wszystko się od niego ciągnie, więc da mu coś, co jej zdaniem powinno mu się spodobać. Liszaja? A później Dominos oświadcza się La Firindzie i ta mówi: tak, więc wszyscy się cieszą, łącznie z reżyserem i jakby pisarką. Zrobili ten film tylko po to, żeby za darmo się nachlać i nażreć na planie? To by się kleiło. A po osuszeniu parówy Massimex dostaje od larwy wiadomość z mapą, więc włazi do tego samego pokoju co w pierwszym kale, gdzie okazuje się, że pustak znowu chce się z nim dym. Ale tym razem robią to tak samo. Po czym Kutasimo rzuca nagle, że ma brata, którego nienawidzi, i nic nie wyjaśniając wychodzi, a Tempe Raszple odwiedzają nową firmę larwy, którą ma zarządzać. Moje drugie imię to Luxus. Zabij się. Więc zaczynają od najtrudniejszego zadania, polegającego na piciu szampana i przymierzaniu specjalnie przygotowanych dla nich kreacji. Osobiście zasponsoruję pomnik za to poświęcenie. A gdy szmaty kończą przymierzać ubrania, larwiszczy informuje, że jest zła na Massimo, ale nie będzie o tym rozmawiać ani z nim, ani z Olgą. Ale my musimy tego słuchać. Więc zamiast tego czepia się go na bankiecie, że z kolegą to sobie rozmawia, ale rozmowa z nią już nie jest taka ważna. Może dlatego, że ch**ci w dupę, nie wiem. A chwilę później zauważa, jak Massachusetts znika z Nataszką Urbańską i po wejściu za nimi do apartamentu nakrywa ich na niecnym uczynku. Może tylko sprawdzał, czy nie ma gorączki. Więc leci w stronę światła, gdy zupełnie niechcący dogania ją ten od trudnego imienia, z którym odjeżdża, i gdy nagle jest dzień, larwa dzwoni do starej, przyznając, że miała rację i Massimo to kawał łajdusa, po czym wyrzuca komórkę, bo chyba nie wie, jak włączyć tryb samolotowy. A później Niuniuś lezie do niej przez obstrane 2 tygodnie z tacą papu, gdy jej stara lezie do zięcia przez ogilane 3 miesiące strzelić mu z liścia i obwieścić, że skoro takie szmaciszcze, jak jej córka go zostawiła, to musiał odstawić coś okropnego. Surowo, ale uczciwie. A później larwa chilluje sobie z siostrą Nacho, który namacza jaja w wodzie, gdy Blondie przyznaje, że jest kochany, ale niech mu tego nie mówi. Zdejmij te szyby frontowe od kampera, krytynko. A później Nataszka, świeżo po spawaniu 3 kwiatów w jednego, przekonuje Massimo, że taka wieśniara z Polski jak Laura nie mogła się odnaleźć u boku tak niezwykłego faceta jak on. No i przestań. I próbuje go przekonać do połączenia sił ich rodzin, smagając kozakiem po Fiutti, ale ten domyśla się, że maczała palca w nagłym wyjeździe larwy i zapłaci mu za to. Przecież dopiero maczałeś w niej. A tymczasem u szmatławicy numer 1 jest tak źle, że aż ogląda Karolaka, więc Nacho pociesza ją, jak na dobrego przyjaciela przystało, przekonując, że Massimo musiał być idiotą, jeśli ją zdradzi. Aha, czyli zgodnie z prawem komedii romantycznych musi być gejem. Ale chwilę później okazuje się, że Massimo ma brata bliźniaka w konkurencyjnej rodzinie i to on posuwał Urbańską zgodnie z jej planem. To dziwne, bo miałem taki sam plan. Po czym Dominika daje znać Clarkowi Kentowi, że larwa jest Nacho, a ich człowiek czeka tylko na znak, i gdy tamta śni, że jest walona w czoko, Nacho wjeżdża z sandała we włamywacza i prawie go zabija, aż tak komuś ogródek spi... A gdy Sadamo dostaje info, że z wykradnięcia pustaka z budowy nic nie wyszło, wyżywa się na bogu ducha winnym Lambo. DiCaprio może mu lizać makaron ze swoją zakrwawioną ręką w Django. A po kolejnym zlepku losowego gówna pod teledysk i melodramy o wartości sraki, La Firinda budzi się z intruzem na pierogu, nie wiedząc, czy to rzeczywistość, czy sen. Ja na twoim miejscu sprawdziłbym to, strzelając sobie w łeb. A gdy Nachos mówi, że spotkają się dziś z jego starym i będzie tam też Sado Massimo, okazuje się, że jest synem bossa mafii, która nie lubi jej fagasa. O nie, biedna pokrzywdzona kretynka znowu dała się nabrać. Po czym ruszają do tego Don Mentosa i Pimpek tłumaczy się, że musiał dołączyć do mafii ojca,
na co larwa odpowiada, że każdy ma wybór, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie. A ona bierze do ryja od dwóch filmów, więc wie, co mówi. A po dojechaniu na miejsce, larwiszcze zabierają ochroniarze, gdy Massimo walczy o kolejnego Oscara za scenę uderzaną, upierając się, że nie odda Imperium Ojca w ręce swojego brata. Co ci zależy, i tak grasz obu. Po czym matoły uświadamiają sobie, że oddali larwę ludziom złego bliźniaka, więc Nacho daje buziaka Massimo i ruszają ją odzyskać. Dwie dziesiątki ryzykują życiem dla jednej szóstki? Coś tu się nie kalkuluje. Gdy na zakrystii pojawia się Nataszka, która już ma zdjąć larwę, ale zjawiają się chłopacy, więc Adriano oczywiście bez powodu wspomina, że Cizia nosiła bachora Massimo, ale potem wjechała do tunelu i puf, anulowane, która nagle się wyrywa i obrywa strzała od Nataszki. Yes! Ale ona też obrywa razem z Adrianem, a Nacho odchodzi, zostawiając Massimo Fiutti nad zdychającym pustakiem. Trochę gipsu i będzie jak nowa. Moja prawdziwa ocena tego gówna to gówno na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie, chamie zawszony.